Ewa Sidor, bracia polscy i ich adfontes. O koncepcji powrotu do biblijnych źródeł chrześcijaństwa braci polskich, zwanych Arianami, na tle epoki odrodzenia w Europie. Z okładki. Czy osoba głęboko wierząca może napisać wiarygodną historię reformacji? Zarzuca się historykom wyznania katolickiego, że zdarza się im napisać tendencyjną pozycję, w której podejmują próbę usprawiedliwienia prześladowczych poczynań Kościoła w sposób niezgodny z faktami. Ale i historyk wyznania protestanckiego jest narażony na wiele pokus. Na pokusy upiększania reformatorów poprzez milczenie o tym wszystkim, co nie daje im zbyt chlubnego świadectwa. I zapewne tak czasem bywa, zwłaszcza gdy historię chrześcijaństwa zaczyna się traktować nie jako wspólną, lecz dzielić ją na ich i naszą. Może właśnie dlatego zwykło się uważać, że profesjonalny autor, historyk, nie powinien przyznawać się, że jest człowiekiem wierzącym. Ale ukrywanie tego faktu dla zachowania pozorów tak pojętego profesjonalizmu nie sprawi przecież, że przestaje być on narażony na owe pokusy. Co najwyżej czytelnik może być tego nieświadomy. Z drugiej strony nie sądzę, aby ateizm dawał jakąś gwarancję wiarygodności. Nie ma ludzi całkowicie pozbawionych przekonań. Ludzi, którzy nie próbują ocenić spraw, o których przyszło im pisać. Przecież i ateistę łatwo postawić pod zarzutem tendencyjnego przedstawiania historii chrześcijaństwa. W taki sposób, by zdyskredytować religię jako taką, uwypuklając wszelkie wypaczenia, a pomijając wszelkie dobro i postęp, które stały się udziałem ludzkości dzięki ludziom głęboko pobożnym w swym chrześcijaństwie. Wiarygodność zatem zależy wyłącznie od osobistej postawy, nie od światopoglądu czy wyznania. Osobiście jestem przekonana, że ludzie wierzący nie potrzebują kryć się ze swą wiarą w Boga, gdy piszą o historii chrześcijaństwa. Wiara w Boga jest uczciwością wobec Niego, a ta nakazuje być jednocześnie uczciwym wobec historii, nawet wtedy, gdy bywa ona niewygodna i nawet jeśli niektóre fakty nie są do końca jasne i pewne różnice w ich ocenie mogą się pojawiać. Książka ta jest próbą dla mnie samej. Duchowo dojrzewałam w społeczności, która ogromnym szacunkiem otoczyła takie postacie jak Martin Luther czy Ulrich Zwingli. Szacunek ten pozostaje we mnie do dziś. Rzeczywiście, wolałabym o niektórych rzeczach nie napisać. Chciałabym, żeby Luther nie był antysemitą, a Zwingli, żeby nie prześladował anabaptystów. Chciałabym napisać tylko o tym, jak wielką odwagą się wykazali, narażając w imię Ewangelii własne życie, o postępie, który zapewnili światu. Chciałabym też móc napisać o tym, jak Luther wzniósł się ponad różnice doktrynalne i z braterską miłością ściskał dłoń Zwinglego, zamiast opowiadać o tym, że nigdy nie uznał go za brata w Chrystusie. Chciałabym, żeby polscy luteranie i kalwini nigdy nie prześladowali Arian. Do opowiedzenia o czasach reformacji wybrałam najbardziej radykalny nurt. To jak rachunek z przeszłością i wyzwanie, które nie pozwala na ukrycie wad i błędów tych, których zwykłam otaczać szacunkiem. A zatem jest to też wezwanie do kształtowania dojrzałego szacunku.